Zapraszam do obejrzenia mojego trzeciego filmu z cyklu Praktyczna nauka jazdy. I w tym odcinku zatrzymam się, żeby było bezpieczniej. O, tutaj się mogę zatrzymać. Ok. W tym odcinku chcę Wam powiedzieć o następujących sprawach. Po pierwsze, dlaczego warto respektować ograniczenia prędkości przed skrzyżowaniami ze światłami, nawet na drogach krajowych, czyli takich dosyć szybkich. Druga sprawa to, jak bezpiecznie zatrzymywać się przed zatorem, niespodziewanym zatorem na takiej drodze. Trzecia sprawa to jest znowu przepuszczanie pieszych przez przejście. Wiem, mówiłem już o tym, ale temat jest o tyle ważny, że przejście dla pieszych to jest to miejsce, gdzie my, kierowcy, decydujemy często o życiu albo śmierci pieszych, więc myślę, że warto co jakiś czas do tego wracać. I czwarty, ostatni na dzisiaj temat to jest, jak sprawnie wyprzedzać na ruchliwej, dosyć zatłoczonej autostradzie. Zapraszam. Jadę sobie tutaj drogą krajową do Poznania. Zbliżam się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i za chwilę minę znak ograniczenie 70 km/h. Przed chwilą był. No więc posłusznie zwalniam do tych 70 kilku kilometrów na godzinę. Patrzę zielone światło. Ops, nie, już nie. Pomarańczowe się zapaliło, więc hamuję i zatrzymuję się grzecznie przed czerwonym. Gdybym jechał szybciej, nie zwolnił do tych 70 km na godzinę, pewnie miałbym problem, żeby się zatrzymać przed tym pomarańczowym, albo też gnałbym dalej i przez to przejechał już być może na czerwonym. Dlatego naprawdę warto respektować te ograniczenia prędkości. Dla tych, którzy myślą, że jestem takim nadgorliwym kierowcą, że zawsze zatrzymuję się przed pomarańczowym światłem, chcę pokazać kolejną sytuację. Jadę, dojeżdżam do skrzyżowania i tuż przed nosem zapaliło mi się pomarańczowe światło. No, w tym wypadku nie było sensu hamować, więc to skrzyżowanie przejechałem w majestacie prawa na pomarańczowym. Jadę dalej tą drogą i nagle patrzę, robi się tu jakiś mały korek, trzeba się zatrzymać, więc zatrzymuję się też przed tą ciężarówką i co robię? Włączam światła awaryjne, aby inni, którzy będą za mną, wiedzieli, że nagle nastąpiło tutaj jakieś zatrzymanie na tej dosyć szybkiej drodze krajowej. Druga sprawa, na którą chcę tutaj zwrócić uwagę, to fakt, że zatrzymałem się dosyć daleko od tej ciężarówki, po to, żeby jak ktoś z tyłu za mną nie mógłby wyhamować, żeby mu dodatkowo jeszcze trochę miejsca zrobić w razie czego. No i faktycznie podjechał gość tam z tyłu, się zatrzymał dosyć blisko mnie, więc co zrobiłem? No, podjechałem trochę bliżej tej ciężarówki, żeby znowu zwiększyć trochę odległość między sobą a tym człowiekiem za mną, gdyby ktoś w niego z kolei wjechał, aby on od razu nie wjechał we mnie. A to chwila relaksu pokazująca, jak ładne malownicze dróżki można spotkać w Polsce. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że rzadko spotyka się kierowców, którzy zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. A tu proszę bardzo, następny przykład bardzo dobrze zachowującego się kierowcy. Mam teraz tutaj dla Was temat ekstra, niezapowiedziany w moim wstępie. Jadę sobie otóż autostradową obwodnicą Wrocławia, wyprzedzam samochód, zjeżdżam na środkowy pas i tu nagle patrzę, gość mi zajeżdża, bo też wjeżdża na środkowy pas. Czy się zdenerwowałem? Ani trochę. Dlatego, że ja mogłem spokojnie wrócić na lewy pas bez zmniejszenia prędkości. Natomiast on, gdyby chciał poczekać, aż ja przejadę, musiałby mocno zwalniać przed tym samochodem, który właśnie wyprzedza. Kolejna sytuacja na autostradzie. Dojeżdżam do ciężarówki i teraz muszę podjąć decyzję. Czy ją z marszu wyprzedzać, zajeżdżając lekko drogę samochodowi, który szykuje się do wyprzedzenia mnie, czy też
trochę zwolnić, pozwolić się wyprzedzić i dopiero potem wyprzedzić ciężarówkę. Jak widzicie, wybrałem tę drugą opcję, bo mnie to nie kosztowało dużo czasu, a ten samochód, który jechał za mną, mógł spokojnie mnie wyprzedzić. Tutaj muszę wam jeszcze zdradzić, że był inny samochód, który również za mną jechał i był dużo szybszy. Tego samochodu wszelako już nie puściłem. Dlaczego? Dlatego, że z kolei jakbym chciał puścić ten drugi samochód, ja bym musiał mocno zwolnić przed tą ciężarówką. A on był jeszcze dosyć daleko. Jechał też znacznie szybciej niż można było jechać na tym odcinku, więc pomyślałem sobie, wyprzedzę tę ciężarówkę, on najwyżej będzie musiał zwolnić do przepisowej prędkości obowiązującej na tym odcinku autostrady i potem wyprzedzi mnie. Muszę tu poczynić jedno jeszcze zastrzeżenie. Gdybym jechał znacznie wolniej niż prędkość maksymalna na tym odcinku autostrady, to puściłbym ten drugi samochód również. Dla mnie już nie byłoby dużej różnicy, czy jadę wolno, czy bardzo wolno przez moment. Natomiast on nie musiałby z mojego powodu zwalniać. W tym wszelako wypadku ja jechałem z prędkością mniej więcej taką jak prędkość maksymalna na tym odcinku. Natomiast ten z tyłu jechał dużo szybciej. A więc jakby prawo było po mojej stronie i muszę też wam powiedzieć, że bardzo dużo kierowców w takich sytuacjach, tych szybszych, tych mnie wyprzedzających, nawet nie mruga światłami. Oni po prostu wiedzą, że poruszają się szybciej. Ja jadę tak jak trzeba, więc nie poganiają mnie, no bo po prostu wiedzą, że to byłoby nie fair. Naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza, aby w takich sytuacjach ktoś mi mrugał światłami.